Cześć, jestem Revest, a to jest Zagrajmy w Wiedźmin 3 Dziki Gon i bronimy dalej Kaer Morhen. Puściłeś? Tak, puściłam. Dobra. Muszę się upewnić, czy Fredka mi puściła pieprzone Dzikiego Gonu. Potwory. Dobra, tamten daje sobie radę. Aż ty... Na pochybel! O, fuck! Nie tu! Zmarnowałem jeden. Szlak by to. Wypad. Nie mogę. Idę. O, mogę sobie chyba zrobić. Jaskółki, nie jaskółki. Nie mogę. Cholera, ale jestem biedny. Co tu zrobić? Żywotność wyśmienita pełnia. Dobra, to może mi dać HP. Mam jeszcze wyśmienitą jaskółkę. Zapomniałem o niej. No, to teraz macie w pierdol. Yeah. Biegnę. Idę. Cholera, nie możemy się ruszyć. Zamroził nas. O nie! Tym razem nie umkniesz. Nie, Wesemir! Luju! Imlerit! Uciekaj! Nie zostawicie. Wy ludzie jesteście tacy niepraktyczni. Nie! Zabraniam ci się narażać! Zawsze byłaś krnąbrnym dzieckiem. Uwielbiałem cię za to. O nie! Ty chuju! Ja pierdolę.
Gewalt, Gewalt, Unsem, Senmord! Ja pierdolę. Nie, kurwa, Wesemir. Nie, kurwa. Ja nie zdążyłam mu pomóc. To nie twoja wina. Nie powinnam była uciekać do Kaer Morhen. Chuje jebane. Olaf jest słaby, ale wie. Triss opatruje pozostałych. Zabiłam was wszystkich. Gdyby nie ty, bylibyśmy już martwi. Nie, Geralt. Gdyby nie ja, Gon nigdy nie trafiłby do Kaer Morhen. Musimy przygotować pogrzeb Wesemira. Chodźcie. Dupa! Nie lubię tej gry. Kurwa, szkoda mi go. Się popłakałem aż. Ja pierdzielę. Szkoda, że nie mam kamery, to byście widzieli, nie? Ja pierdolę. Co? To nie moja wina, nie? Muszę się napić. Wiesz co, jak ty Geralt patrzał, nie? To mi się aż skojarzyło, jak mój tata zmarł, wiesz? Też. I to też trochę tak spotęgowało, bo jakby Wesemir był takim ojcem dla Geralta. Dla wszystkich Wiedźminów tak naprawdę. Szczególnie dla Ciri. Można powiedzieć, że mój Wesemir też zmarł. Mój ojciec też miał wąsa jak Wesemir. Naprawdę. Nie jest to łatwe dla Geralta.
Nie obwiniaj się. Żaden wiedźmin nie zmarł dotąd na własnym łóżku. Nie wiesz, jak to jest widzieć, jak umiera ktoś, kogo kochasz, przez ciebie. Wszyscy wiedzieliśmy, na co się piszemy. Tak. I uratowaliście mnie. A jak długo? Tydzień? Miesiąc? Ukryjemy cię. Zatrzemy ślady. Nie. Nie będę już uciekać. Fail. Dla tych, którzy zostali, śmierć nigdy nie powinna być ważniejsza niż życie. Pożegnajcie przyjaciela. Gdy skończycie, musimy się naradzić. Eskel. O czym myślisz? Nie wyobrażam sobie Kermoren bez Vesemira. Wkrótce ruszam w doliny, a potem znajdę inne miejsce na zimowanie. No wiadomo, że jak będzie wracał do tego Kermoren, to będzie cicho, nie? Bez Vesemira. Ale no może by został. To jedyny dom, jaki kiedykolwiek mieliśmy. Zostań. Nie, Geralt. To miejsce jest martwe od dawna. Najwyższy czas się z tym pogodzić. Przyszedłeś sprawdzić, jak się czuję. Dziękuję, nie najgorzej. To dobrze. Przykro mi z powodu Vesemira. Wiem, że był ci bliski. Był. Dzięki. Słuchaj, nie chcę ci się wtrącać między wódkę a zakąskę. Nie zrozum mnie źle. Pomogę wam, cokolwiek uradzicie, ale moim zdaniem teraz trzeba kontratakować. Musimy odnaleźć Gon, Redina i dojechać ich jak byk jałówkę. Jest nas za mało. Cudem odparliśmy atak Gonu i następnym razem nie będziemy mieli tyle szczęścia. To jest, wybacz, Geralt, pitolenie człowieka, który nie może otrząsnąć się po porażce. Prześpij się albo golnij sobie, przede wszystkim zaś weź się w garść i przemyśl sprawę. Przemyślę. Jesteś. Przykro mi z powodu Vesemira. Dziękuję za pomoc. Jedynie spłaciłem dług. Wracasz prosto na Ardskellig. Nie ma co zwlekać. Wojna z czarnymi nie zaczeka. Wiesz, że zawsze możesz na mnie liczyć. Wiem i dziękuję. Jak zdrowie? Proszę cię. Dziękuję za wszystko. Jasne. Wracaj do zdrowia. Zostaw mnie w spokoju. Ciężko mu jest. Nie cierpił Vesemira, ale jednocześnie wiem, że on cierpi też. Co u was? Wszystko w porządku? Teraz mogę powiedzieć, że przeżyłem już wszystko. Ja dotąd nie wierzę w to, co widziałam. Narażaliście dla mnie życie. Jak mogę wam się odwdzięczyć? Coś wymyślimy, prawda? Wymyślimy. Co zamierzacie? Trzeba wracać pod Nowigrad na następną wojnę. Gdybyś za nami zatęsknił, będziemy w obozie. Dziękuję. Daj spokój.
Dziewczyna jest moją wychowanicą. Starzy ludzie żyją tylko po to, żeby pomagać młodym. Wiesz, że to jeszcze nie koniec. Wiem. Cokolwiek planujesz robić dalej, pamiętaj, że na Skellige zawsze znajdziesz wsparcie. We mnie, w Krachu i jego dzieciach. Dziękuję, będę o tym pamiętał. Podoglądam jeszcze rannych, ale niedługo będę musiał wracać. Zostawię wam trochę lekarstw. Bywaj w zdrowiu, myszoworze. Do zobaczenia. Która minuta? Co? Zirael ma wielką moc. To ciężkie było dla mnie też, jako gracza i też, wiesz... Jak widać, bez skutku. Chętnie pokłócę się na ten temat przy innej okazji. No. Plus do Wesemira, nie? Kolejnie dobrze jest to zrobione. Nie mieliśmy okazji porozmawiać. Dziękuję za pomoc i za to, że opiekowałeś się Ciri. Później będzie czas na podziękowania. Teraz musimy zabrać stąd Zirael i ukryć ją, a potem zgromadzić większe siły. Do Kaer Morhen przybyli wszyscy, na których mogliśmy liczyć. Dlatego trzeba poprosić o pomoc wrogów. Najlepszą bronią przeciw Gonowi jest magia, więc potrzebujemy czarodziejek. Mistrzyń magii. Masz na myśli Loże? Większość członkiń Loży albo nie żyje, albo się ukrywa. Filipa Eilhart, Margarita Lozontil i Fringilla Vigo prawdopodobnie wciąż żyją. A Francesca i Ida? Myślisz, że się zgodzą? Myślę, że musimy je przekonać. Wolisz sama porozmawiać z Keirą? Chyba tak będzie lepiej. Nie ufam Loży, ale chyba nie mamy innego wyjścia. Rzeczywiście nie mamy. Zawarłam porozumienie z cesarzem. W zamian za pomoc członkinie Loży dostaną amnestię i schronienie na terytorium Nilfgaardu. To będzie nasza karta przetargowa. Triss, chcę wyruszyć na poszukiwanie czarodziejek jeszcze dzisiaj. Pomożesz mi? Oczywiście. Mam nawet pomysł, jak zacząć. Gówno! Znowu zaczynacie układać plany i nikt mnie nie pyta o zdanie. Mam tego dosyć. Nie dam się nigdzie wywieźć jak tobołek. Nie chcę siedzieć z założonymi rękami. Mam dosyć czekania i ukrywania się. Masz rację. Udowodniłeś, że potrafisz o siebie zadbać. Łatwiej poklepać kogoś po ramieniu z myślą, że jakoś to będzie, niż stawić czoła prawdzie. Zirael ma wielką moc, której nie potrafi kontrolować. Stanowi zagrożenie dla siebie i dla innych. Dopóki nie nauczy się panowania nad sobą, powinna pozostać w izolacji. Po pierwsze, gówno prawda, a po drugie, jeśli już mówisz o odwadze, to zwracaj się bezpośrednio do mnie, a nie do Geralta. Na razie. Pójdę za nią, zostawmy ją. Niech sobie to przemyśli sama. Ciri potrzebuje czasu. To prawda, ale potrzebuje też treningu. Musi nauczyć się panowania nad swoimi zdolnościami. Czy te nauki naprawdę są konieczne? Widziałeś, co zrobiła. Może być większym zagrożeniem niż Gon. Dobrze. Zostaniemy jeszcze trochę w twierdzy. Potem dołączymy do ciebie i Triss w Nowigradzie. Spotkamy się u Jaskra. Chodź, Jen. Im wcześniej wyruszymy, tym lepiej. Do zobaczenia. Obym mógł jeszcze porozmawiać z Tom, Ciri. Wiem. Działa, rozumiesz? Zniechęciłaś się po 8 próbach.
To ile razy mam próbować? Tyle, ile będzie trzeba. Ale nic mi nie wychodzi. Załamana jest. Według mnie trzeba ją jakoś pocieszyć, jakoś tak... Z wahadłem też ci na początku nie wychodziło. O, Geralt, proszę cię. Wahadło przy tym to był spacerek. Zresztą nie o to chodzi. Więc w czym rzecz? Avalach mówi, że póki nie przestanę myśleć o bitwie, nic z tego nie wyjdzie. Ale tak się składa, że jakoś nie w głowie mi małe kotki i budyń waniliowy. Powiedz, jak ty to robisz? Co? Że choćby nie wiem, co się działo, zawsze potrafisz się zabrać do kupy. Odpowiedz sobie, nie musi być... Wiem, co cię rozśmieszy. Jest pewna stara metoda. Nauczył mnie jej Vesemir, a jego nauczył Barmin. Wyprowadzisz mnie w góry i każesz pić napar z szaleju? To pradawna metoda skeligijskich druidów. Zawsze działa. Hej! Czekaj, pożałujesz! Śnieg. Ale według mnie to był fajna rzecz. Ej, nie wolno korzystać z mocy. Śnieżka. Zobaczymy. Teraz oberwiesz. Ej, co ty robisz? Kurde. Alo, tak się nie robi. A, kurde, Bella, nie trafiłem. Nie trafisz mnie? Kurde, gdzie jesteś? Szczerze? To jest najlepszy moment, żeby ją rozbawić, tak mi się wydaje, wiesz? Kurde. Szybko, śnieg dawaj! Zbieraj! Śnieżka, dobra. A mam cię! Przegrasz z Kretesem! Dobra. Halo! Proszę się tak nie ruszać! Kurde! Nie możesz we mnie rzucić! Dobra. O, dostała! Co? Jeszcze raz. O. O nie, nie rzucisz we mnie śnieżką. Wiesz co? Może nie powinienem traktować u mnie jak dziecko? Ale według mnie tak, no jak mi zmarł ojciec, a wiadomo, że się w żałobie w takim momencie, nie? No to wydaje mi się, że najlepszym sposobem jest to, żeby zapomnieć o tym, co się stało, w sensie... Wiadomo, że nie wolno zapomnieć, nie? Że o tej osobie. A nie wolno się łamać i trzeba stawać naprzód, wiesz? Dlatego myślę, że dobre to było, jak... Walczę z nim na śnieżki, wiesz? Napiszcie mi w komentarzach, czy dobrze zrobiłem, ok? Ciri! O! Miałeś rację! To naprawdę działa! Jej! Zawsze do usług. A co teraz? Zobaczę, gdzie jest nasz ulubiony wiedzący. Odpłaczę mnie głowa boli ogólnie. Co? Wiem.
Co się dzieje? Wstawaj, musimy ruszać. Konie już osiodłane. Ciri, ledwo świta. Dokąd chcesz jechać? Do Velen. Za parę dni na Łysej Górze będzie sabat czarownic. A wiesz, kto jest gościem honorowym? Nie wiem, oświeć mnie. Imlarit. Nie będzie lepszej okazji, żeby go dopaść. Aha. Co w ogóle przyszło do głowy? Chcę pomścić Vesemira. Sabat to idealna okazja. Imlarit będzie wśród swoich. Pijany i rozbawiony. Nie będzie się spodziewał ciosu. Ciri, jesteś pewna? Wiesz, na co się porywasz? Wiem. I muszę to zrobić. Chodź, pogadamy po drodze. Idźmy od razu do Velen. Prowadź. W dupie, cesarza. W drogę. Po bitwie w Kaer Morhen, która nieomal zakończyła się śmiercią wszystkich obrońców, Ciri zaczęła myśleć o zemście na dowódcach Dzikiego Gonu. Pewnej nocy obudziła Geralta i przekonała go do wyprawy do Velen. Ciri wiedziała, że na szczycie Łysej Góry spotka Imlarita. Postanowiła go zabić. Okej, okay, myślę, że dobrze zrobiliśmy te wybory. Dajcie mi znać oczywiście co do tych wyborów. Ale wydaje mi się, że dobre wybory dałem. Nie, luzik. Słyszałam, jak we Wrońcach rozmawiali o tym miejscu. Art Serbin, dom pań lasu. Chłopi bali się tego miejsca, a baron uważał, że panie lasu są bajką dla niegrzecznych dzieci. Swoją drogą, ciekawe co u niego. Nie żyje, powiesił się po śmierci żony. Jego córka jest w Nowigradzie. Szkoda. Skąd wiesz, że Ilmarit tu będzie? Znasz to miejsce? Znasz tę okolicę? Przed wiekami było to święte miejsce druidów, ale potem pojawiły się wiedźmy. Zniszczyły Velański krąg i spaczyły święty dąb na szczycie góry. Raz do roku odbywa się tu wielkie święto. Sabat, na który schodzą się okoliczni chłopi. Podejrzewam, że Imlarit jest gościem wiedźm. Sporo wiesz. Avalach jest dobrym nauczycielem. Skąd wiesz, że znajdziemy Imlarita właśnie tutaj? Avalach mówił, że wszędzie na naszym świecie żyją stworzenia, które mają konszachty z elfami Enel. Velen są nimi wiedźmy. Ponoć Eredin wysłał do nich Imlarita z rozkazem, by miały oczy i uszy szeroko otwarte, na wypadek gdyby Avalach szukał schronienia w swojej kryjówce. Sądząc po liczbie uszu wiszących w lesie, potraktowały rozkaz dosłownie. Sądzisz, że Imlarit nadal tu jest? Lubi przyjemności ciała. Wino, seks. Wiedźmy hołbią go, co łechce mułego. Jestem pewna, że nie zmarnuje okazji i pojawi się na Łysej Górze w noc sabatu. Róbmy, co mamy do zrobienia. Musimy wejść na szczyt góry i znaleźć Imlarita. Dobra. Ja będę kończył. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Dla mnie to już i tak za dużo, tego śmierci Vesemira. Zmęczyło mnie to.
Przeżyłem bardzo mocno. Ale tak to, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Dajcie znać, jak wam się podobało i dajcie mi szczególnie znać, czy dobre wybory dałem. Dzięki wam za oglądanie, jesteście wielcy. Dzięki, że ze mną jesteście. Trzymajcie się, miłego dnia i do zobaczenia, a raczej do usłyszenia w kolejnym odcinku z Wiedźmin 3 Dziki Gon. Do usłyszenia, hej hej, pa pa.